Wybór odpowiedniej karty graficznej to kluczowa decyzja dla każdego gracza i entuzjasty komputerowego. Wśród popularnych opcji na rynku ze średniej półki cenowej nowych GPU możemy wymienić NVIDIA RTX 4060 oraz Intel Arc B580. Dziś zgodnie z zapowiedzią omówimy mocne i słabe strony obydwu modeli. Zapraszam. Cześć, witajcie. Zgodnie z zapowiedzią jestem z porównaniem dwóch średniopółkowych kart graficznych. Arc B580, czyli nowe dziecko Intela, kontra nieco wysłużony już RTX 4060. Jesteśmy już chwilę po premierze RTX-ów w serii 5000. To jednak segment high-endowy, dzisiaj zostawiamy go na boku. Nie będziemy testować kart w budżecie 14 tysięcy złotych, a dobierać karty graficzne do peceta skrojonego w budżecie mniej więcej 3 tysięcy złotych. Ostatnio dostajemy sporo sprzecznych informacji odnośnie Arca i jego stabilności pracy i od niego dzisiaj zaczynamy. Nowe dziecko Intela Arc model B580 tym razem postanowi włączyć się do gry i powalczyć z gigantem o miano najlepszej karty średniego segmentu. I chociaż debiut można uznać za udany, a recenzenci prześcigali się w doborze przymiotników opisujących nowe GPU, karta nie pozostała bez wad. Problemy z optymalizacją starszych tytułów, DirectX 11, spadki wydajności w renderingu czy najnowsze problemy z narzutem sterownika na procesor. Nowy Arc B580 ma dość poważny problem z narzutem sterownika na procesor, co negatywnie objawia się w wydajności w grach komputerowych w połączeniu ze słabszymi procesorami. Słabszymi takimi nawet już jak Ryzen 5 5600, czyli chyba najpopularniejszy procesor w budżecie do 3000 zł i procesor, który jest w dzisiejszej naszej platformie testowej. A dużo gorzej wypada to jeszcze w procesorach pokroju Ryzen 3600 czy 2600, które nie wspierają PCI Express generacji 4. Ja przypominam, że Arc, jak większość kart tego segmentu, ma tylko 8 linii PCI Express. Na start wszyscy testowali Arca z mocnym Ryzenem 7 9800X3D, nieumyślnie tuszując tą karygodną anomalię. Bo przecież to karta przeznaczona do segmentu średniopółkowych komputerów i nikt rozsądny nie będzie parował jej z mocnym Ryzenem 7 9800X3D, to karta idealna do właśnie Ryzena 5 5600, czy na przykład i piątki 12400F. Arc B580 pochwalić się może 12-gigabajtową pamięcią typu GDDR6 na 192-bitowej magistrali pamięci, która oferuje prawie o 50% większą przepustowość niż raptem 128-bitowy interfejs RTX 4060. Względem poprzednika modelu A580 poczyniła ogromny progres, nie mamy tutaj mowy bowiem o żadnym liftingu, a zupełnie nowej generacji opartej o 5-nanometrowy proces technologiczny i nową architekturę X i drugiej generacji. TDP wynosi 190 W i zalecany jest zasilacz o mocy 650 W. Karta zasilana wtyczką zależnie od wersji 1x8 lub jak w moim przypadku w wydaniu Steel Legend 2x8 pin. Intel wprowadził również XES2, który jest zbiorem trzech technologii. XES Super Resolution, bezpośredni odpowiednik NVIDIA DLSS, następnie nowy XES Frame Generation, ponownie analogicznie jak u NVIDIA, generator klatek oparty o AI i uczenie maszynowe, oraz XELL, czyli technologia redukcji opóźnień na wzór NVIDIA Reflex. To dobre zmiany, Intel wraz z premierą udostępnił również nową wersję sterownika wraz z nowym panelem do zarządzania ustawieniami karty i ekranów. Chociaż przejrzenie dowolnej pojedynczej pozycji ze specyfikacji może być pomocne w zrozumieniu, jak GPU może działać, nigdy nie da pełnego obrazu czynniki takie jak jednostki teksturujące, rasteryzujące, rdzenie RT czy tensor oraz zegary magistrali, a przede wszystkim architektura rdzenia i sterowniki odgrywają w określeniu wydajności największą rolę. Krótko mówiąc, na papierze nie widać, musimy testować. Mamy więc premierę słodko-gorzką. Jeśli budujesz nowego peceta, który w pełni wspiera Sizebar i PCI Express generacji 4, możesz rozważyć Arca. Jeśli jednak chcesz zrobić update już swojego leciwego peceta, to stanowczo odradzam. Są lepsze karty, myślę, że RTX wypadnie tutaj dużo korzystniej, bo na Arcu możesz stracić nawet do 50% wydajności.
Po drugiej stronie RTX 4060, kartę, którą w budżecie do 3000 zł polecam najczęściej, nie jest pozbawiona wad, ma tyle samo zwolenników co przeciwników, głównie z powodu ograniczonej pamięci do tylko 8 GB oraz zawężonej szynie do 128 bitów. Pochwalić się może natomiast znacznie lepszą efektywnością energetyczną. TDP to 115 W, a zalecany zasilacz to już tylko 550 W. Zależnie od platformy spokojnie może pracować nawet z zasilaczem 450W, karta zasilana jest jedną 8-pinową wtyczką. Mamy najlepszy na rynku upscaler DLSS wersji 3.5. Wydajne enkodowanie sprzętowe i bardzo dobrą współpracę z kodekiem AV1. Dopracowany sterownik, jeśli chcesz pograć również w starsze tytuły oparte o DirectX 10 lub DirectX 11, możesz liczyć na równą wydajność w każdym API. A z ostatniej chwili wiemy już na pewno, że DLSS wersji 4 w ograniczonym wydaniu trafi również na karty z serii 4000, wprowadzając nowy model AI, który ma poprawić technologię generowania klatek oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na VRAM, co być może rozwiąże niektóre problemy występujące na przykład w nowym Indiana Jones po włączeniu generatora klatek i zapychaniu pamięci po korek. Konfrontację Indiana Jones z RTX-em 4060 i jego 8-gigabajtowym VRAM-em zaplanowałem na osobny materiał, który pojawi się już w następnym tygodniu. Zasubskrybuj, by nie przegapić. Lecimy dalej. Nasza platforma testowa to prezentowany w poprzednim odcinku komputer w cenie 3000 zł. To zestaw w budżecie idealny do konfiguracji z kartami tego segmentu. Płyta główna Gigabyte B550DS3H. Procesor Ryzen 5 5600, 32 GB pamięci typu DDR4 o taktowaniu 3600 megatransferów na sekundę i opóźnieniach CL18. Przypominam, że na tej platformie mamy wsparcie do PCI Express generacji 4. Zainstalowany został Windows 11 wersji 24H2, sterowniki NVIDIA oraz Intela zaktualizowane do najnowszych wersji i oczywiście Resize Bar na ON, bez tego nawet nie próbujcie korzystać z kart Intela. Zaczniemy od 3D Marka i popularnego TimeSpy. Wynik RTX-a widzieliście już przy okazji recenzji komputera za 3000 zł. Jak obstawiacie, co pokaże Intel w tej konfrontacji? Wyraźna przewaga na korzyść Arka, oczywiście to tylko syntetyk. Mimo wszystko B580 notuje wynik lepszy o aż 35%. Cyberpunk 2070, na początek rozdzielczość Full HD, ustawienia wysokie, w standardowej rasteryzacji, czyli bez upscalerów. Arc osiągnął wynik lepszy o 13% oraz lepszy wynik 1% low. W 1440p z włączonym DLSS versus XES mamy ponownie przewagę Arca B580, oraz notujemy lepszy wynik 1% low. Doom Eternal sprawdziłem tylko w standardowej rasteryzacji, ponieważ nie mamy tutaj wsparcia dla technologii upscalingu Intela. W rozdzielczości 1080p na ustawieniach Ultra notujemy remis z symboliczną przewagą Arca B580. W rozdzielczości 1440p natomiast ponownie na Ultra wynik jest podobny. Tym razem z minimalnie lepszym 1% low na korzyść RTX-a 4060. Hogwarts Legacy w 1080p bez upscalerów, na ustawieniach wysokich to bezkompromisowa porażka Arca. Wynik gorszy o 12% i bardzo niepokojący 1% low. Drugą próbę wykonałem w rozdzielczości 1440p z włączonymi upscalerami. Grze mamy dostępny zarówno DLSS, jak i Intelowy XES. Przewaga RTX-a 4060, tym razem to już 22% i ponownie wyższy wskaźnik 1% low.
Fortnite sprawdziłem już tylko w 1440p z dostępnymi technikami upscalingu na najwyższych ustawieniach graficznych. RTX 4060 notuje wynik lepszy o ponad 20% oraz stabilniejszy 1% low. Spider-Man Remaster na początek rozdzielczość 1080p ustawienia wysokie w standardowej rasteryzacji. RTX uzyskał wynik lepszy o aż 35%. Jestem mocno zaskoczony, bo to jedna z tych gier, gdzie ARK na premierę sporo zyskiwał. Wracamy więc do problemu ze sterownikiem i narzutu na procesor. Z mocnym Ryzenem 7 9800X3D na tych samych ustawieniach graficznych w 1080p powinien wynik oscylować w granicach 150 klatek. Wydajność jest więc gorsza o niemal 50% zależnie od wybranego procesora. Szkoda, bo potencjał w ARKu drzemie niemały i mam nadzieję, że Intel szybko z tym problemem się upora. Na poprawę nie możemy liczyć również w 1440p. Na ustawieniach średnich z włączonym DLSS oraz XeS RTX 4060 ponownie wygrywa. Wybór pomiędzy ARKiem B580 a NVIDIA RTX 4060 zależy od Waszych potrzeb i pozostaje otwarty. Obie karty mają swoje mocne i słabe strony, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem. Jeśli szukasz rozsądnej karty do nowych gier, a Twój PC to w miarę współczesna platforma, ARK będzie dobrym wyborem, ma w sobie sporo uśpionego potencjału, który jeszcze z czasem i dalszym rozwojem sterownika z pewnością się uwolni. Już nie tylko z mocnymi procesorami. RTX 4060 to natomiast bardziej wszechstronna karta, idealna zarówno do grania na tu i teraz, jak i lepszy wybór do twórców treści. Jeśli priorytetem jest stabilność i ciekawe technologie pokroju dobrego encodera czy DLSS, wybierzcie RTX 4060. ARK B580 polecam osobom grającym głównie w nowe tytuły. Koniec końców uważam, że gdy już Intel upora się ze swoim sterownikiem, ARK 580 będzie dużo lepszą kartą od RTX 4060, jest lepszy na papierze, dodatkowo ma kartę przetargową w postaci większej ilości VRAM-u. A Wy co myślicie o nowych kartach Intela? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam Mani z kanału Manitech.